tym muzeum jest zawsze bardzo dużo ludzi, bardzo dużo młodzieży. Szczególnie teraz, a ja nagrywam to pod koniec maja. I amerykańskie szkoły po prostu kończą się już. I na koniec roku przyjeżdża młodzież amerykańska do Muzeum Holokaustu. To jest muzeum w Waszyngtonie. Jest jeszcze jedno Muzeum Holokaustu, które jest w Nowym Jorku. Jest trochę inne, znaczy w zasadzie jest zupełnie inne. Nie będę Wam dużo mówił. Będzie tylko trochę komentarza, bo komentarz jest zbędny w tym muzeum. Jedyne, co mi się nie podoba w tym muzeum, a byłem tutaj już wiele razy, no to po prostu brak religii, tak? Judaizm nie istnieje bez religii, nie ma Żydów bez religii, ale jak widać, Muzeum Holokaustu można zrobić bez religii. Nie ma tutaj żadnych wzmianek o religii, a po prostu Muzeum Holokaustu, tak? Tutaj czeka się na windę, o ile pamiętam. Tak. Więc pokażę Wam trochę, jak wygląda Muzeum Holokaustu. Tak jak mówiłem, nie spodziewajcie się komentarza, czy w ogóle, wiecie, jakiś czegoś ciekawego z mojej strony, no bo komentarz jest zbędny. Więc zabieram Was na wycieczkę w smutne miejsce, bo do Muzeum Holokaustu. Zohor, pamiętaj,